Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu poświęconym temu, w jaki sposób możemy zadbać o adaptację uczniów z Ukrainy, którzy pojawiają się w coraz większej ilości w naszych szkołach. Postaramy się podać Państwu dzisiaj kilka pomysłów na to, jak to zrobić. Ale na początek zaproszę moją koleżankę Marzenę, żeby udzieliła Państwu kilku takich praktycznych wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób wydawnictwo Pearson wspiera uczniów z Ukrainy, którzy dołączają do naszego systemu edukacji. Dzięki, Kasiu. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Widzę, że jeszcze sporo osób dołącza, także może taką minutkę jeszcze poczekamy, bo ten początek to też dość istotne informacje praktyczne, ale może zacznę od przedstawienia się. Marzena Jankowska-Buszta, jestem doradcą wydawnictwa Pearson. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu swoim i całego zespołu Pearsona. Jako zespół jesteśmy w Pearsonie oczywiście bardzo poruszeni sytuacją i obrazami, które docierają do nas z Ukrainy. Wojna w Ukrainie to nie tylko działania militarne i tragedia milionów ludzi, to również wyzwanie dla wielu osób, jednostek, instytucji, które pomagają uchodźcom, osobom uciekającym od wojny. To również wyzwanie dla systemów edukacji i oczywiście dla Państwa, dla nauczycieli oraz uczniów, również polskich uczniów, którzy uczą się w naszych szkołach. I dlatego, będąc globalnym dostawcą rozwiązań edukacyjnych, będąc również wydawnictwem obecnym w Ukrainie, chcemy wykorzystać tę naszą wiedzę i pozycję, aby wesprzeć Państwa i Państwa uczniów w tej niezwykle trudnej sytuacji. I dzisiejsze webinarium rozpocznę od kilku informacji praktycznych i informacji o tym, w jaki sposób tutaj chcemy Państwa jako wydawnictwo wesprzeć. Państwa i Państwa uczniów również. Jednym oczywiście z takich pierwszych, podstawowych pytań, które już pojawiają się dość często, a związane są oczywiście z tym, że coraz częściej i coraz liczniej dzieci i młodzież z Ukrainy dołączają do polskich szkół. Tym pytaniem, które coraz częściej się pojawia, jest pytanie o zapewnienie tym dzieciom i młodzieży materiałów dydaktycznych. I tu oczywiście nie zapominamy o Państwu i staramy się Państwa wspierać. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, klasy zero, czy też zerówki będące w przedszkolach, a pracujące na naszych podręcznikach, głównie jest to New English Adventure Starter, oraz szkoły średnie, gdzie dominuje Focus, Second Edition i High Note, prosimy Państwa o kontakt bezpośrednio z nami, z reprezentami, doradcami wydawnictwa Pearson u siebie lokalnie. My od Państwa takie zgłoszenia przyjmujemy, monitorujemy i na bieżąco realizujemy. Tutaj jedyna prośba, jeżeli już zgłaszają Państwo takie zapotrzebowanie do nas, bardzo prosimy, żeby to było zapotrzebowanie z całej szkoły, a nie na przykład indywidualnie od poszczególnych nauczycieli. Jest nam wtedy łatwiej logistycznie to zorganizować. Także prośba o zbieranie takie całościowe informacji. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, klasy 1-8, są to klasy podlegające dotacji ministerialnej, czyli tutaj te główne podręczniki to jest New English Adventure oraz English Class. I w ten sam sposób, czyli w trybie dotacyjnym, zamawiane są podręczniki uczniom z Ukrainy.
a więc w porozumieniu z dyrekcją szkoły, czy też dyrekcja szkoły składa takie zamówienie, tak jak na inne podręczniki w trybie dotacyjnym. Wszystkie informacje takie bieżące, również jakieś zmiany czy aktualizacje, które się pojawiają, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pearson.pl/Ukraina. Tam zbieramy wszystkie informacje dotyczące naszego wsparcia, ale również tego, co słyszymy z ministerstwa czy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Taką drugą formą wsparcia, którą Państwu proponujemy i nad którą bardzo intensywnie pracujemy, jest wsparcie językowe. Oczywiście bardzo wielu uczniów dołączających do klas nie zna języka polskiego i no na pewno jest to również duże wyzwanie. Tu redakcja pracuje w pocie czoła i do szkół podstawowych, do podręczników New English Adventure oraz English Class przygotowujemy tłumaczenia wszystkich poleceń, które znajdują się w zeszytach ćwiczeń i są w języku polskim. Przygotowujemy tłumaczenia oczywiście na język ukraiński. Druga forma wsparcia językowego do English Classa, Focusa i High Nota. Przygotowujemy tłumaczenia również na język ukraiński, list słówek, które znajdują się na końcu każdego rozdziału w tych podręcznikach. One aktualnie mają wersję angielsko-polską, natomiast do tego dołożona zostanie jeszcze wersja ukraińska, tak aby wesprzeć tych uczniów w lepszym zrozumieniu słówek. Te materiały będą przygotowane, czy są przygotowywane w formie plików do pobrania ze strony pearson.pl/Ukraina oraz z eDesku. Będą możliwe do wydruku, do pobrania i przekazania uczniom do skorzystania. Ale skoro mowa o eDesku, to te materiały będą również przygotowane w formie interaktywnej w interaktywnych podręcznikach i zeszytach ćwiczeń w eDesku. Tu na zdjęciu widzą Państwo taki przykładowy zrzut ekranu. Pojawi się dodatkowy przycisk z flagą ukraińską i tu uczniowie będą mogli po kliknięciu zobaczyć w przypadku tych niższych poziomów, czyli szkoły podstawowej, polecenia w zeszytach ćwiczeń w języku ukraińskim, a w przypadku starszych uczniów słowniczki na koniec rozdziału również w języku ukraińskim. Co ważne, materiały do szkoły podstawowej pojawią się już do końca tego tygodnia, także w ciągu tych najbliższych kilku dni, natomiast materiały dla uczniów szkół średnich będą gotowe do końca kwietnia. Kolejna kwestia, która też pojawia się w rozmowach z Państwem, to fakt, że oprócz uczniów, bardzo dużej rzeszy uczniów, którzy dołączają do polskich szkół, mamy również olbrzymią ilość nauczycieli i uczniów, którzy nadal uczą się i pracują w systemie edukacji ukraińskim. Bardzo wiele szkół pomimo wojny nadal prowadzi zajęcia w trybie zdalnym. Nauczyciele nadal pracują i uczą swoich uczniów zdalnie. I tu, ponieważ Pearson, tak jak wspomniałam wcześniej, jest wydawnictwem, był obecny w Ukrainie już wcześniej, staramy się wspierać tych nauczycieli i uczniów, przekazując im darmowe dostępy do podręczników i ćwiczeń cyfrowych, do nauki zdalnej. I to dlaczego o tym mówię? Dlatego, że może Państwo mają wśród swoich znajomych nauczycieli, którzy nadal pracują w szkołach w Ukrainie, można im przekazać link, który widać tutaj na tej stronie i poinformować, że tu w tym miejscu znajdą wszystkie informacje, w jaki sposób pobrać, w jaki sposób otrzymać te dostępy do darmowych ćwiczeń i podręczników cyfrowych. Jeżeli zaś chodzi o wsparcie tych uczniów papierowymi podręcznikami czy ćwiczeniami w wersji ukraińskiej, czyli
takimi, z których korzystali dotychczas, ponieważ bardzo wielu uczniów w Ukrainie rzeczywiście uczyło się do tej pory u siebie w szkołach z podręczników takich jak Focus chociażby. Tu w Polsce nie mamy takiej możliwości, ale mogę tylko Państwa zapewnić, że jeżeli trafiają do Państwa szkół uczniowie, którzy mówią, że uczyli się z podręczników Pearsona, to na pewno będzie im dużo łatwiej, ponieważ znajdą dużo analogii, podobieństw, a wręcz nawet takie same strony, jak w swoich książkach, z których korzystali dotychczas. A więc tak jak powiedziałam, jesteśmy do Państwa dyspozycji. My jako zespół doradców i reprezentantów zapraszamy do kontaktu. Redakcja pracuje w pocie czoła, żeby jak najszybciej przygotować wsparcie. Nasi eksperci są w stałej gotowości. I właśnie, mamy tu dzisiaj dwie ekspertki, które podzielą się z nami swoją wiedzą w naszym dzisiejszym webinarium. W pierwszej części Katarzyna Świeca, psycholog i terapeuta, opowie o tym, jak wesprzeć dzieci w adaptacji do nowej rzeczywistości. Są to dzieci z doświadczeniem wojny, dzieci często z traumą. Opowie o tym, jak mogą się zachowywać, jak na to reagować, ale też jak przygotować polskich uczniów na przywitanie w swoim gronie nowych uczniów z takimi doświadczeniami. W drugiej części Agnieszka Hybel, która jest kierownikiem regionalnym Pearsona w Ukrainie, na Ukrainę, przybliży Państwu obowiązujący tam system edukacji, jakie są etapy edukacyjne, jakie są rodzaje szkół, czy też jaki jest program i jakie to może mieć przełożenie na umiejętności czy wiadomości dzieci, które dołączają do Państwa klas. I jeszcze taka kwestia formalna, jedna taka organizacyjna przed przekazaniem głosu naszej pierwszej ekspertce. W trakcie całego webinarium czat pozostanie włączony. Natomiast tak organizacyjnie, jeżeli będą mieli Państwo pytania dotyczące samej prezentacji, treści, jakieś merytoryczne do naszych ekspertek, bardzo prosimy o wpisywanie tych pytań do sekcji Q&A, Questions and Answers, ponieważ wówczas będzie łatwiej na koniec te pytania zebrać i do nich się odnieść, czy poprosić nasze ekspertki o odpowiedź na te pytania. Natomiast czat może niech pozostanie takim miejscem do wymiany Państwa doświadczeń, jakichś sugestii między sobą, ponieważ jest to też taki dobry moment do jakiegoś wymienienia się informacjami. A więc zapraszam bardzo serdecznie. Pierwsza prelegentka Katarzyna Świeca, przekazuję głos. Dziękuję bardzo. Już uruchamiam swoją prezentację. Będę Państwu wdzięczna za powiedzenie mi na czacie, napisanie na czacie, czy Państwo mnie widzą i słyszą. Super, czyli widzimy się i słyszymy. To jeszcze raz dzień dobry, czy też dobry wieczór dla tych z Państwa, którzy dołączyli do nas na przestrzeni ostatnich kilku minut. Chciałam Państwa przywitać w imieniu swoim własnym, jak również wydawnictwa Pearson, dla którego i dla Państwa przygotowałam dzisiejsze webinarium. Chciałabym dzisiaj z Państwem troszkę porozmawiać o takim aspekcie psychologicznym tej sytuacji, która tak naprawdę dotyka nas wszystkich, bo dotyka zarówno Państwa jako nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach, w których pojawia się coraz więcej uczniów uciekających przed wojną z Ukrainy. Dotyka nasze zespoły klasowe, naszych polskich uczniów, którzy funkcjonowali już w jakichś ustalonych trybach i te tryby zostają troszeczkę zmienione, bo pojawiają się nowe dzieci, jest nowa sytuacja, z którą trzeba się zmierzyć. No i jest ta trzecia strona, czyli dzieci uchodźców, czyli ci, którzy do naszych klas, do naszych szkół dołączają.
Przygotowując się do tego dzisiejszego webinarium, pomyślałam sobie, że ostatnie lata w zasadzie nieustannie wystawiają nas na różne próby związane z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, z radzeniem sobie w stresie, z tym, że jest wiele okoliczności, o których wcześniej nie myśleliśmy, że możemy nie mieć na nie wpływu. Wydawało nam się, że dość mocno kontrolujemy rzeczywistość, że możemy sobie różne rzeczy zaplanować, że możemy pewne rzeczy według planu wykonywać. Tymczasem najpierw pandemia dość mocno przećwiczyła nas w tym temacie, pokazując, że nie zawsze tak jest i że często możemy mieć takie silne poczucie bezradności i poczucie braku wpływu na to, co się dzieje. No, zaledwie skończyła się, czy też przycichła pandemia, albo może my też trochę przyzwyczailiśmy się już do tego, że ten nowy rodzaj wirusa po prostu z nami będzie i nauczyliśmy się jakoś funkcjonować, wypracowaliśmy sobie pewne mechanizmy działania w tych nowych okolicznościach, pojawiła nam się kolejna trudna sytuacja w postaci konfliktu zbrojnego, który rozgrywa się bezpośrednio poza granicami naszego kraju, znów wprowadzając duże poczucie zagrożenia, lęk, obawę przed tym, jak to może być, w którą stronę ten konflikt może się rozwinąć. No i też pokazuje nam, że w czasach w XXI wieku, mając za sobą doświadczenia wojen, które wydarzyły się w wieku XX, znów stajemy w obliczu takiej sytuacji, że ludzie, których czasami znamy albo znamy ich rodziny, muszą uciekać przed wojną. I dzisiaj chciałabym z Państwem porozmawiać przede wszystkim o tym, czym charakteryzuje się sytuacja kryzysowa i sytuacja trudna, których w tej chwili doświadczamy, jak przebiega proces adaptacji ludzi i dzieci uciekających z Ukrainy przed wojną i czego możemy się w związku z tym spodziewać, czasami w ich zachowaniu, czy też w procesie przyłączania się do klas i do zespołów klasowych w naszych szkołach i przedszkolach. Będę chciała też Państwu troszkę powiedzieć o tym, jak stres i napięcie wpływa w ogóle na różne aspekty funkcjonowania, zarówno tych dzieci, tych uczniów, którzy do nas dołączają, naszych uczniów, jak i nas samych będących w tej sytuacji. Powiem kilka zdań o tym, jak ważne jest to, żeby dbać o siebie w tym stresie i dlaczego to jest takie ważne. I później, koncentrując się na różnych grupach wiekowych, bo w różnych grupach wiekowych dzieci nieco inaczej przeżywają te sytuacje ucieczki przed wojną, czy też traumy związanej z tym, przed czym uciekają. Powiem Państwu trochę o tym, jak mogą się zachowywać, co może dziać się w ich głowach i czego będą potrzebowały w tych nowych okolicznościach, w których teraz muszą się odnaleźć. I postaram się podać kilka pomysłów na to, jak można tych uczniów wesprzeć w procesie adaptacji poprzez jakieś aktywności, zajęcia, pomysły na to, jak to zrobić, żeby to było dla nich w miarę bezpieczne, komfortowe i żeby zbudować jakby od nowa zespoły klasowe, które teraz będą wielonarodowościowe. Kiedy mówimy o sytuacji kryzysowej, kiedy mówimy o sytuacji trudnej? Sytuacja kryzysowa tym różni się od sytuacji trudnej, że jest to coś, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co wydarza się nagle i wymaga od nas wymyślenia czy też poszukiwania nowych sposobów poradzenia sobie z tą sytuacją, ponieważ to te sposoby, które znaliśmy dotychczas, radzenia sobie w jakichś trudnościach, albo się nie sprawdzają, albo są zupełnie nieskuteczne. I tym sytuacja kryzysowa będzie różniła się od sytuacji trudnej. Jeśli myślimy o konflikcie wojennym, który w tej chwili rozgrywa się poza granicami naszego kraju, w Ukrainie, no to jest to sytuacja kryzysowa zdecydowanie, ponieważ jest wywołana niespodziewanym, nieoczekiwanym wydarzeniem, zdecydowanie zagraża życiu, zdrowiu, poczuciu bezpieczeństwa i też tożsamości narodowej osób mieszkających w Ukrainie. Ma szokujący charakter, jeżeli pomyślimy o tym, co słyszymy w wiadomościach, jakie sceny z miejsc, gdzie toczą się działania wojenne, możemy obserwować w fotorelacjach. Ma wymiar katastroficzny i na pewno wywołuje bardzo silne emocje,
zarówno wśród osób, które bezpośrednio doświadczają wojny, wśród osób, które przed tą wojną uciekają, ale również w nas, dlatego że my nie jesteśmy też przygotowani na to, że niedaleko nas wybuchła wojna i tak naprawdę nie wiemy, nie mamy żadnego wpływu na to, w którą stronę ta sytuacja może się rozwinąć i jak może się zakończyć. Więc my również w tym momencie podlegamy dużym, silnym emocjom i stresowi. W związku z tym pojawia się coś takiego jak kryzys psychologiczny, czyli brak umiejętności radzenia sobie na poziomie emocjonalnym, na poziomie zachowania, również na poziomie poznawczym, czyli takiej obróbki myślowej tego, co się dzieje, objęcia tego jakoś umysłem. I pojawiają się różne trudności w funkcjonowaniu. Jeżeli osoby doświadczające kryzysu psychologicznego w miarę szybko otrzymają wsparcie, no to jest szansa na to, że po prostu przejdą przez kolejne etapy kryzysu psychologicznego, o których powiem za chwilkę, i w miarę wrócą do normalnego, prawidłowego funkcjonowania. Natomiast istnieje też takie niebezpieczeństwo, jeżeli to wsparcie nie pojawi się, albo wystawienie na kryzys i na sytuację kryzysową trwa dłużej, taka ekspozycja na duży stres, to może się stać przyczyną różnych poważnych trudności w sferze psychicznej, ale też fizycznej. I teraz chciałabym troszkę Państwu opowiedzieć o procesie adaptacji po doświadczeniu jakiegoś wydarzenia traumatycznego. Dlaczego to jest takie ważne? Bo chciałabym Państwu troszkę pokazać, że to jest proces, który trwa. Książkowo on trwa między 6 a 8 tygodni, natomiast to też zależy bardzo od indywidualnych możliwości radzenia sobie z taką sytuacją kryzysową osób, które tego kryzysu doświadczają, więc to może być dłużej, to może być nieco krócej, dlatego jest to dosyć indywidualna sprawa. No i jak to wygląda? No, w pierwszym momencie, kiedy stykamy się z sytuacją, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć, pojąć, ona jest dla nas przerażająca, zagrażająca, przeżywamy fazę szoku. Często towarzyszy jej zaprzeczanie, trudno nam jest uwierzyć, towarzyszą nam takie myśli, że to jest niemożliwe, to się nie dzieje, na pewno jutro obudzę się i tak nie będzie, że to może mi się śni. Towarzyszy temu też poczucie chaosu i bardzo silne pobudzenie emocjonalne związane z takimi przykrymi emocjami, właśnie jak niepewność, lęk, poczucie zagrożenia, utrata poczucia bezpieczeństwa. Kolejną fazą, która się pojawia, to jest konfrontacja z nową rzeczywistością, czyli faza reakcji emocjonalnej, gdzie zaczynamy dostrzegać, że jednak to, co dzieje się wokół nas, jest prawdziwe, jakkolwiek trudno nam jest się z tym pogodzić. Próbujemy szukać jakichś sposobów zaadaptowania się do nowych warunków, ale jeszcze nie mamy na to specjalnie pomysłu. Pojawiają się pewne mechanizmy obronne, które mają nas ochronić przed tym, co się dzieje, żebyśmy przetrwali, żebyśmy po prostu przeżyli tę sytuację. I to mogą być różne formy. To może być zaprzeczanie, wypieranie, racjonalizacja, czyli szukanie jakichś logicznych uzasadnień tego, co się dzieje. Też będą temu towarzyszyły bardzo silne emocje, ale też poczucie bezradności i frustracja wynikająca z tego, że my nie mamy żadnej kontroli nad tą sytuacją i te wszystkie strategie i pomysły na to, jak sobie radzić, kiedy napotykamy trudności w swoim życiu, w ogóle się tutaj nie sprawdzają. Potem mamy fazę mobilizacji. Tu pojawia się już myślenie o przyszłości, czyli powoli jakby dostrzegamy to, że taka jest rzeczywistość, i trzeba szukać nowych sposobów na to, żeby sobie z tą rzeczywistością jakoś poradzić, szukać jakiegoś może wsparcia. Nadal towarzyszą nam bardzo silne emocje, ale poszukujemy już pomysłów na to, co z tym zrobić. I pojawia się w nas też gotowość do korzystania z pomocy, czyli będziemy już szukali gdzieś na zewnątrz sposobu na to, żeby sobie z tą sytuacją poradzić. No i w fazie nowej orientacji, to jest już ten etap jakby powoli wychodzenia z kryzysu psychologicznego, powoli mamy takie poczucie, że odzyskujemy kontrolę, przynajmniej w jakichś obszarach swojego życia czy funkcjonowania. Staramy się też, czy znajdujemy w sobie już siłę na to, żeby powoli przerabiać emocjonalnie, psychicznie doświadczenie traumatyczne, rozumieć, co się z nami dzieje, rozumieć nasze reakcje, mieć jakąś otwartość na to, żeby się temu przyglądać
i akceptować po prostu, że tak jest, że to jest naturalne w tej sytuacji. Powstaje taka potrzeba budowania czy też odbudowywania sieci kontaktów społecznych i przywrócenie zdolności do działania i do odzyskania autonomii. Czyli nie jesteśmy już biernym obserwatorem wydarzeń, które próbuje jakoś przetrwać w rzeczywistości, ale podejmujemy jakieś aktywne działania, żeby sobie w tej rzeczywistości jakoś poradzić. I te etapy to jest właśnie między 6 a 8 tygodni od momentu wydarzenia traumatycznego, czy też od momentu bycia wystawionym na trudne, kryzysowe sytuacje życiowe. W przypadku dzieci i nastolatków dodatkową trudnością jest to, że wojna jako sytuacja kryzysowa bardzo odbiera im poczucie bezpieczeństwa, ponieważ stykają się z taką sytuacją, kiedy źródłem zagrożenia jest drugi człowiek, co w rozumieniu świata, szczególnie młodszych dzieci, jest bardzo trudne do zaakceptowania, ponieważ człowiek do tej pory kojarzył się z opieką, kojarzył się właśnie z poczuciem bezpieczeństwa, kojarzył się z tym, że to jest ktoś, komu można zaufać, ktoś, kto mi pomoże w momencie, kiedy jest mi źle albo się czegoś boję. My z kolei, którzy tutaj jesteśmy w Polsce na miejscu i obserwujemy to, co się dzieje poza granicami kraju, na terenie działań zbrojnych, ale też obserwujemy napływających do nas uchodźców, znajdujemy się też w trudnej sytuacji, bo to jest dla nas nowa sytuacja, z którą również musimy sobie jakoś poradzić. No nie mieliśmy na przestrzeni ostatnich prawie 100 lat żadnych działań wojennych na terenie naszego kraju, żebyśmy mieli pomysły na to, jak sobie poradzić. Te pokolenia, które w tej chwili są aktywne, dorosłe, czy też młodzież, no nie mamy takich doświadczeń, więc to jest nowe. Też musimy jakoś pomyśleć nad tym, jak temu zaradzić, żeby to poczucie bezradności, które nam towarzyszyło na początku, kiedy został ogłoszony konflikt, powoli w sobie opanować. No na pewno takim sposobem na poradzenie sobie jest działanie, tak? Czyli wiele osób angażuje się w różne formy pomocy, bo to nam daje poczucie sprawczości, to nam daje poczucie jakiejś kontroli nad tą całą potworną sytuacją. Ale nie zmienia to faktu, że wszyscy przeżywamy stres. Znowu będzie to sprawa bardzo indywidualna, część osób będzie przeżywać to bardzo lękowo, część osób będzie się starała raczej podejść do sprawy zadaniowo, czyli okej, obawiam się, mam jakieś niepokoje w sobie, ale zajmę się czymś, co pozwoli mi jakoś sobie z tą sytuacją poradzić. I w związku z tym wszyscy jesteśmy w stresie i co to dla nas może oznaczać? No, stres, myślę, że wszyscy Państwo to wiedzą, ale zawsze warto o tym przypominać, szczególnie w momencie, kiedy mamy się mierzyć z czymś nowym, żeby nie zapominać o tym, że stres wpływa na wszystkie nasze aspekty funkcjonowania. Także sytuacja stresowa, zwłaszcza jeżeli ona się utrzymuje przez dłuższy czas, będzie miała wpływ i na nasze zdrowie fizyczne, i na nasze zachowanie, na emocje, uczenie się, relacje i na ogólną formę psychiczną. Myślę, że w przypadku szkoły i adaptacji uczniów do nowej szkoły, do nowej klasy, do nowego środowiska, szczególnie ważne jest to, żeby pamiętali Państwo o tym, że mogą mieć kłopoty z zachowaniem ze względu na trudność z regulowaniem emocji, bo tych emocji może być dużo, oni mogą sobie z tymi emocjami nie radzić. Mogą przejawiać zachowania albo agresywne, albo w drugą stronę mogą być z kolei wycofani. Mogą się pojawiać zachowania ryzykowne albo taka potrzeba bycia w centrum uwagi. I to wszystko to jest efekt działania, dużego napięcia związanego z przeżyciami, jakich te dzieci, ta młodzież doświadczyła. Z kolei w sferze uczenia się może być bardzo ograniczona gotowość do uczenia się z tego względu, że wszystkie zasoby w związku z dużym poczuciem zagrożenia i bardzo niskim poczuciem bezpieczeństwa są nastawione, tak jak u nas wszystkich, na przetrwanie, a nie na uczenie się. Do uczenia się jest potrzebny pewien poziom poczucia bezpieczeństwa i takiego komfortu,
żebyśmy mogli uruchomić w głowie te części, które są odpowiedzialne za zapamiętywanie, za rozwiązywanie problemów, za koncentrowanie się, za zapamiętywanie. Więc tutaj nawet jeżeli ci uczniowie dołączają do naszych klas, to wcale nie oznacza, że oni od razu są gotowi na to, żeby przystąpić do nauki. Podobnie może być w sferze społecznej, w sferze relacji. Mogą mieć trudności w nawiązywaniu tych relacji albo w podtrzymywaniu relacji, czyli będą się starali jakoś nawiązać kontakt z innymi, z uczniami w klasie, ale będzie im trudno w tym kontakcie być, bo to może być dla nich po prostu za dużo. Inną trudnością może być rozumienie kontekstu społecznego, bo to też ważna rzecz, o której będę mówiła troszkę więcej później. No, mimo że jesteśmy zbliżeni kulturowo, na pewno pewne różnice kulturowe są i trzeba po prostu o tym rozmawiać, zarówno z polskimi uczniami, jak i z uczniami z Ukrainy, jak my funkcjonujemy, co nas różni, w czym jesteśmy podobni, to może być bardzo fajny temat zajęć. No i w obszarze formy psychicznej może nam towarzyszyć obniżony nastrój, depresja, mogą się pojawiać zaburzenia lękowe, może się pojawiać negatywna samoocena związana z tym, że właśnie nie mam poczucia kontroli, nie mam poczucia bezpieczeństwa, nie mam pomysłu, jak sobie radzić z tą sytuacją, jestem w zupełnie nowym świecie i po prostu nie wiem, nikt z nas nie lubi czuć się bezradnie, w związku z tym wycofujemy się z kontaktu, żeby sobie ten poziom bezradności nieco obniżyć. Ale te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, dotyczą również Państwa. Jeżeli Państwo przeżywają to, co się dzieje w naszej sytuacji geopolitycznej w jakiś taki mocniejszy sposób, to też będzie dotyczyło Państwa. Drugim źródłem stresu, tak myślę sobie, jest też to, że w zasadzie nie mamy jakiegoś konkretnego planu na to, rozwiązania systemowego, które mówiłoby, że mamy taki i w taki sposób tych uczniów włączać w zespoły klasowe, albo że jest jakiś plan. Są pewne założenia, ale one nie są w jakiś sposób poparte planem czy wskazówkami dla państwa, które mówiłyby, że w taki i w taki sposób mamy to zorganizować, więc trochę inicjatywa jest po stronie państwa, a to też może być źródłem napięcia, no bo jest to dla nas zupełnie nowa sytuacja. Nie wspominając o barierze językowej. No i teraz chwilkę chciałabym poświęcić na to, żebyśmy pamiętali wszyscy o tym, że aby móc się zatroszczyć o inne osoby, musimy najpierw zatroszczyć się o siebie. Tutaj posłużę się takim przykładem, którym często posługujemy się w psychologii, pokazując kolejność opiekowania się czy też zadbania, że nie dlatego w samolocie najpierw osoba dorosła zakłada maseczkę tlenową, jeżeli są jakieś kłopoty, bo tak ma być, tylko dlatego, że to ona musi zachować przytomność, żeby móc zaopiekować się dzieckiem, dziećmi czy osobami, które będą takiej opieki wymagały. Także pamiętajmy o tym, że to jest ważne. Jeżeli odczuwają Państwo, czy też na którejś z tych pytań, które tutaj na tym slajdzie się pojawiły, odpowiedzieliby Państwo tak. Im więcej odpowiedzi na tak, tym macie Państwo większy poziom napięcia i stresu i to oznacza, że to jest już dobry moment na to, żeby po prostu zadbać troszkę o siebie, korzystając z tego, co mamy dostępne pod ręką, bo to nie musi być nic wielkiego, byle byłoby to robione w sposób świadomy i z taką dbałością o siebie. To może być oddychanie, to może być jakaś ulubiona Państwa aktywność fizyczna, różne formy odprężenia się, które Państwo stosują. Ja osobiście przede wszystkim zachęcam do redukcji śledzenia wiadomości, ponieważ no, wiadomości funkcjonują w naszym współczesnym świecie w sposób taki, żeby wywoływać sensacje, w związku z czym jesteśmy nieustannie bombardowani dużą ilością negatywnych informacji, a to nam w ogóle nie pomaga. Tymczasem te wiadomości, które obserwujemy na przestrzeni w skali dnia, czy nawet w skali 2-3 dni, one mniej więcej mówią o tym samym, więc można się umówić ze sobą, żeby robić to raz dziennie, jeśli potrzebują Państwo te wiadomości śledzić, ale nie fundować sobie tego kilka razy dziennie, bo to
powoduje też napięcie, powoduje jakiś wzrost nieprzyjemnych przeżyć emocjonalnych, a w tej chwili myślę, nie jest nam to potrzebne. Ja generalnie zachęcam w ogóle do nieśledzenia wiadomości, ale nie wszyscy są gotowi na to, żeby zrezygnować z kontrolowania rzeczywistości tego, co się w niej dzieje. No i ważne też jest z takich rzeczy, o których możemy pomyśleć, jak sobie radzić w sytuacji, kiedy nie mamy pomysłu, skupmy się na rzeczach, na które mamy wpływ, tak? Czyli co ja mogę zrobić w klasie z dziećmi, ilu mam tych uczniów, albo jak moja klasa, którą prowadzę, czy moje klasy, jakie mają pomysły na to, jak oni reagują na to, żeby nie szukać frustracji w tych obszarach, gdzie nie mają Państwo odpowiedzi na pytania, nie ma jeszcze gotowych rozwiązań, bo to nam też nie pomaga w tym momencie. I teraz powiem troszkę o tym, jak reagują dzieci na poziomie tego, co myślą, co im jest potrzebne i w obrębie zachowania w różnych grupach wiekowych po doświadczeniu sytuacji traumatycznej. Dzieci w wieku przedszkolnym do 7 roku życia to jest szczególnie wrażliwa grupa z tego względu, że to jest grupa, która widzi świat tylko ze swojej perspektywy i ona trochę żyje w takim świecie magicznym. To znaczy dzieci wierzą, że to, co dzieje się na zewnątrz, jest na przykład ich winą albo one to spowodowały. W związku z czym może się zdarzyć, że będą im towarzyszyły takie magiczne myśli, na przykład, że jeżeli będą grzeczne albo że jeżeli będą się stosowały do tego, co się im mówi, mimo że będzie to kosztowało dużo napięcia albo dużo stresu i nie będzie to dla nich komfortowe, spowoduje na przykład, że będą mogły wrócić do domu albo że wróci tato czy wróci brat. Czy w ogóle będzie powrót do sytuacji, za którą tęsknią, bo pamiętają, jak to było, a teraz są w zupełnie innym miejscu, w którym na razie być może wcale nie jest im dobrze. Czego potrzebują? Jak wszystkie dzieci, jak wszyscy my, przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa. W takich codziennych kontaktach, w organizowaniu im zajęć potrzebują granic stałości i pewnej rutyny, ale będą potrzebowały też ze względu na dużą ilość emocji, którą przeżywają, takich zabaw, które będą mogły dostarczyć im ruchu i takiej możliwości ekspresji tej emocji poprzez właśnie ruch, poprzez taniec, czasami poprzez jakieś pokrzykiwanie. Potrzebują też wysłuchania, czyli takiego towarzyszenia im w tym, co one tam sobie myślą, o czym chciałyby porozmawiać, jeśli będą chciały rozmawiać. Ważne jest też bycie szczerym w odpowiedziach na pytania, które mogą zadawać i nie obiecywanie im rzeczy, których nie możemy im dać. I też w związku z tym, że one mogą mieć tendencję do wycofywania się z kontaktu, wspieranie i zachęcanie ich do podejmowania prób samodzielności, czyli jakby dostrzeganie tego, że nawet jeżeli one są nieco zamrożone albo takie nieobecne, albo takie trochę nieruchome, to jeżeli przejawiają jakąś chęć kontaktu albo wzięcia udziału w czymś, co się akurat dzieje i trochę je zainteresował, żeby je po prostu w tym momencie wspierać, zachęcać do tego, nawet jeśli to będzie na chwilę. Co się może dziać w sferze zachowania, to najczęściej te młodsze dzieci, one się regresują, czyli one trochę cofają się w swoim rozwoju, czyli ich zachowanie może być nie do końca adekwatne do ich wieku metrykalnego. Mogą mieć dużo lęku w sobie, mogą lękowo reagować na różne takie sytuacje, które nam wydają się zupełnie oczywiste i takie reakcje lękowe mogą być dla nas zaskakujące, ale proszę pamiętać, że gdzieś po drodze, w czasie ucieczki albo jeszcze w Ukrainie, te dzieci mogły być świadkami scen, sytuacji, takich, o których my nic nie wiemy, natomiast one wzbudziły i pozostawiły w nich jakieś przerażenie i tak teraz będą reagowały na sytuacje podobne, czy też na podobnych ludzi, czy też na zwierzęta, bo to mogą być różne rzeczy. Mogą mieć również trudności w mówieniu. Rozmawiam z koleżankami, coraz więcej mamy zgłoszeń dzieci, ale też dorosłych z mutyzmem, którzy po prostu zablokowali się totalnie na komunikację, na mówienie i to też może być jeden z objawów radzenia sobie ze stresem. Mogą mieć lęk przed pozostawaniem w samotności, ale też przed opuszczeniem, czyli mogą na przykład bardzo przeżywać
pozostawianie ich w przedszkolu, w zerówce przez opiekunów, którzy muszą gdzieś pójść, tak, i zostawić ich pod opieką. Troszeczkę starsza grupa, czyli wiek szkoły podstawowej, tu z kolei te dzieci w związku z tym, że widzą bezradność dorosłych, a czują się już też takie trochę, inaczej przeżywają już świat niż maluchy, mogą chcieć wziąć na siebie zbyt dużą odpowiedzialność, czyli jakby chcą pomóc tym dorosłym, którzy przeżywają bezradność albo są przerażeni, albo nie mają pomysłu, często też przeżywają przy tych dzieciach dużo silnych emocji. No a to jest dla nich bardzo obciążające i mogą się też nadmiarowo przejmować wpływem swoich działań na innych, czyli też jeszcze mogą sobie myśleć, że jeśli będą robić pewne rzeczy, to w magiczny sposób ta rzeczywistość wokół może się zmienić i mogą się o to bardzo starać. Potrzebują również poczucia bezpieczeństwa i możliwości zabawy i ekspresji emocji w jakichś zabawach ruchowych. Proszę pamiętać o tym, że czasami takie właśnie zabawy niezobowiązujące, coś, w co można się zaangażować bez konieczności wchodzenia w jakąś bezpośrednią interakcję z innymi dziećmi, czy też używanie komunikacji werbalnej, może być częścią integracji, może być częścią adaptowania się do nowego środowiska i może w tym pomóc. Potrzebują również uczciwej informacji, jeśli chodzi o odpowiedzi na pytania, które mogą zadawać, i też takiego wsparcia w tym, że jeżeli dzieje się z nimi coś takiego, czego one nie rozumieją, na przykład nie rozumieją swojego zachowania, nie rozumieją swoich reakcji emocjonalnych, że na przykład chce im się krzyczeć albo chce im się płakać, że to jest okej, że to jest w porządku i że tak po prostu teraz jest i że to za jakiś czas wróci do normy i że tak mogą się w tej chwili czuć. Ważne jest też to, żeby już na tym etapie te dzieci wiedziały, że one mają możliwość decyzji, co i jak będą robić, że nie próbujemy narzucać im tego, że one mają na przykład już rozwiązywać zadania, tylko raczej sprawdzamy, na ile one są gotowe do tego, żeby podjąć jakieś działania w takiej działce edukacyjnej, bo może być tak, że jeszcze po prostu nie są na to gotowe, potrzebują chwilę czasu. Co może się dziać w obszarze zachowania? Mogą się pojawiać takie elementy jak płaczliwość albo chęć tulenia się, ale może też pojawiać się agresywne zachowanie w stosunku do rówieśników. Może się pojawiać niechęć do szkoły, czyli taki opór, który będą manifestować, że one są w tej szkole zostawiane, ale one w ogóle nie chcą w niej być. Mogą mieć kłopot z koncentracją na zajęciach, który może się przejawiać na przykład w nadmiernej ruchliwości albo w przeszkadzaniu innym, w takiej niemożności siedzenia spokojnie i angażowania się w jakieś zadania. Mogą mieć też poczucie dezorientacji. I tutaj ważne jest to, żeby na początku, po wprowadzeniu takich dzieci do klasy, pokazać im jakąś topografię szkoły, tego najbliższego otoczenia, co jest gdzie, gdzie są toalety, gdzie jest szatnia, gdzie jest pokój nauczycielski, gdzie jest stołówka albo jakiś sklepik, gdzie można sobie coś kupić, żeby one po prostu trochę poznały też ten teren, po którym mają się zacząć poruszać. Młodsze nastolatki trochę już przeżywają taką sytuację kryzysową bliżej dorosłych, czyli mniej więcej tak jak dorośli, jeszcze nie w pełnym wymiarze, ale przeżywają już to na przykład, że nie mają sprawczości, nie mają poczucia kontroli, że pewne rzeczy zostały zdecydowane jakby poza nimi, tak, że rzeczywistość wymusiła na nich różne rzeczy, na które oni po pierwsze nie są gotowi, po drugie wcale się z nimi nie zgadzają, mają w sobie dużo buntu na tę sytuację, a jednocześnie lęku, ponieważ zdają sobie już z tego sprawę, co się dzieje, tak? Mają taki krytyczny ogląd rzeczywistości. Mogą się w związku z tym też martwić o przyszłość i doświadczać poczucia winy, że nie mają pomysłu, jak z tą sytuacją sobie poradzić, że nie wymyślili czegoś takiego, na przykład, żeby cała rodzina albo grupa mogła być razem. Mogą się martwić o swoich kolegów i koleżanki, których zostawili gdzieś po drodze, bo wiadomo, że ludzie uciekają różnymi sposobami i no raczej trudno jest spotkać większą grupę swoich znajomych czy kolegów, koleżanek z klasy, których zostawili za sobą uciekając.
nastolatkom potrzebna będzie taka nienatarczywa obecność dorosłych, czyli tak, raczej tak, takie sygnalizowanie, że jesteśmy i jeżeli będą nas potrzebowali, jeśli będą mieli jakieś pytania, to jesteśmy dla nich, ale bez takiego narzucania się w kontakcie, dopytywania, próby opiekowania się. Oni potrzebują też takiej, czegoś, co ja nazywam polityką otwartych drzwi, czyli takiego wyraźnego komunikowania, że mogą, czy też mają prawo powiedzieć nie, jeżeli na coś nie są gotowi i że warto, żeby jakby takie rzeczy sygnalizowali, żeby się nie zmuszali do tego, czego w danym momencie nie są w stanie zrobić albo nie potrafią tego zrobić, żeby była przestrzeń na to, żeby mogli się takimi informacjami podzielić bez jakiegoś osądzania, bez zastanawiania się nad tym, czy ten uczeń do tej klasy akurat pasuje, bo być może on jeszcze jest na tym etapie przeżywania sytuacji kryzysowej, że on jeszcze nie jest gotowy na to, żeby podejmować działania, tylko na razie próbuje jakoś odbudować swoje poczucie bezpieczeństwa. No i podobnie jak w przypadku tych młodszych dzieci w szkole podstawowej, warto ich jakby wspierać w sytuacji, kiedy nie będą sobie jakoś radzić z tym, co się z nimi dzieje, nie będą tego rozumieć. To jest szczególnie wrażliwa grupa, jeśli chodzi o trudności w rozumieniu z tym, co się dzieje, bo proszę pamiętać, myślę, że Państwo mają tego świadomość, pracując z nastolatkami, że nastolatki normalnie, w normalnej rzeczywistości, to jest taki dosyć trudny okres rozwojowy ze względu na dużą ilość zmian, która dzieje się w życiu młodych ludzi, bo to też jest, są trudności w sferze emocjonalnej, w sferze zachowania, tego w ogóle, co dzieje się z młodym człowiekiem, poszukiwania tożsamości, budowania swojego obrazu samego siebie, a tu na to jeszcze nakładają się trudności związane z sytuacją kryzysową, z doświadczeniem traumy wojennej, które mają za sobą. Jeśli chodzi o to, co może się dziać w ich zachowaniu, to tutaj no, ten repertuar zachowań jest dosyć duży, bo począwszy od zaburzeń snu, poprzez zaburzenia apetytu, no różne takie agresywne, niefajne zachowania w szkole, które mogą się pojawiać. Mogą też doświadczać różnego rodzaju takich objawów psychosomatycznych, czyli jakichś niewyjaśnionych bólów głowy, jakichś bólów w ciele, problemów z systemem trawiennym. Mogą też lękowo reagować na rzeczy, które nam wydają się takie zupełnie normalne i naturalne. Może być w nich dużo gniewu i na sytuację, i na to, że muszą się poznawać z nowymi rówieśnikami, że stracili swoich przyjaciół, że musieli zostawić cały swój świat, który jest dla nich bardzo ważny w tym okresie i że właściwie są w zupełnie nowym miejscu, nie wiedząc jak długo, na jakich warunkach i co wydarzy się dalej, czyli mają ogromne poczucie niepewności i niepokoju, jak to wszystko dalej będzie się rozwijało. No i starsze nastolatki, czyli szkoła średnia, to właściwie już to jest ten sposób przeżywania sytuacji kryzysowej i kryzysu psychicznego, jakiego doświadczają dorośli, więc tutaj ten lęk i napięcie są naprawdę bardzo duże, ponieważ oni sobie już doskonale zdają sprawę z tego, a nawet jeśli nie zdają sobie, to też świetnie szukają informacji i dużo o tym rozmawiają, czy też słuchają dorosłych, którzy o tym rozmawiali, chcąc mieć jakąś orientację w sytuacji. Może im towarzyszyć takie poczucie odcięcia od rzeczywistości, które towarzyszy też do pewnego momentu dorosłym, czyli taka niemożność poradzenia sobie z koszmarem tej sytuacji, której doświadczyli. Takie trochę oglądanie świata przez taką zamgloną albo mleczną szybę. Mają takie poczucie odcięcia od rzeczywistości. Może im towarzyszyć brak nadziei i takie poczucie rozpaczy związane z tym, że też no nie wiedzą, co będzie się dalej działo, nie wiedzą, czy uda się odbudować rodzinę, czy uda się wrócić do domu, czy uda się zrealizować plany, które mieli na przyszłość, bo za chwilę na przykład mieli pójść do jakiejś szkoły, zacząć się realizować zawodowo. Nie wiedzą tego, nie wiedzą, co będzie dalej i nie mają poczucia wpływu na rzeczywistość, czyli towarzyszy im silne poczucie bezradności, które jest bardzo trudne do wytrzymania. Podobnie jak te młodsze nastolatki, warto po prostu być do ich dyspozycji w momencie, kiedy oni będą tego potrzebowali. Warto też
pozwolić im na wyrażanie obaw i emocji bez osądzania, na wyrażanie opinii, na zadawanie pytań, na jakieś wspólne zastanawianie się nad tym, jak wygląda ich sytuacja, na szukanie jakichś pozytywów w tej sytuacji, w której są. I też danie im możliwości decydowania o sposobach, jak chcieliby się angażować albo nie chcieliby się angażować, szczególnie w tym okresie, kiedy jakby zdrowieją, tak, czyli wychodzą z tego kryzysu psychologicznego. W obszarze zachowania, podobnie jak u młodszych nastolatków, to mogą być różne objawy psychosomatyczne, takie niewyjaśnione, które będą powodowały, że komfort bycia w szkole czy też w grupie może być mocno zaburzony. Mogą być bardzo pobudzone albo mogą nie mieć w ogóle energii, czyli będą apatyczne i wycofane. Może im towarzyszyć całkowity spadek zainteresowania rówieśnikami, czyli mogą w ogóle nie chcieć wchodzić w interakcje z nowymi osobami w klasie i też trzeba im dać czas i przestrzeń na to, żeby po prostu ten etap minął. Będą mieć kłopoty z koncentracją, mogą być wkurzone i mogą też ten gniew swój demonstrować dość mocno wobec rówieśników, ale też wobec nauczycieli. A jednocześnie zachowując się w taki sposób, czasami nieodpowiedzialny, czasami nawet gdzieś graniczący z zachowaniami przestępczymi, będą mieli tendencję do obwinienia innych za to negatywne zachowanie, czyli jakby trudno im będzie wziąć winę na siebie, no bo to jest jakieś tam poszukiwanie sposobu poradzenia sobie z napięciem. Niedobre, nieadaptacyjne, ale coś, co im pomaga jakoś sobie poradzić z sytuacją. Co możemy zrobić w związku z tym, żeby wiedząc o złożoności całego tego procesu od strony takiej właśnie psychologicznej, psychicznej, funkcjonowania dzieci, ich rodziców, czy też opiekunów, z którymi tutaj przyjechali, sytuacji ich mieszkaniowej, w jakiej się w tej chwili znajdują, jak możemy im pomóc w tym procesie adaptacji? No przede wszystkim to, o czym już wcześniej wspominałam, proszę pamiętać o tym, że fajnie jest im pomóc w poznaniu i zrozumieniu panujących zasad i w szkole, i w klasie, dlatego że pomimo tego, że powiedzmy systemy edukacyjne mogą być podobne, to sposób funkcjonowania, organizowania zajęć, tego w ogóle jak się funkcjonuje w szkole może być zupełnie inny i warto ich z tym zapoznać, opowiedzieć im o tym. Mogą to zrobić też uczniowie, tak? No bo myślę, że perspektywa nauczyciela i ucznia na zasady panujące w szkole może być trochę inna, ale też pokazuje różne, całe spektrum jakby tego, na czym funkcjonowanie w szkole będzie polegało. Oprowadzenie uczniów czy też ucznia po szkole, żeby on orientował się, gdzie co jest, żeby jakoś to jego poczucie bezpieczeństwa w ramach szkoły budować, w ramach klasy. Włączanie uczniów w życie klasy i szkoły na takiej zasadzie, że można się zastanowić wspólnie z zespołami klasowymi, co można by zrobić takiego, jakie zajęcia jakieś takie integracyjne, które spowodowałyby, że ci uczniowie, nawet jeżeli nie będą w nich brali aktywnego udziału, to mogą się czegoś dowiedzieć o szkole, mogą się czegoś dowiedzieć o klasie czy o najbliższym otoczeniu. Możemy też z naszymi polskimi uczniami porozmawiać o tym, jakie oni mają pomysły na to, co można by zrobić, jakie mają propozycje i potem próbować te propozycje jakoś wdrażać, też w taki sposób raczej propozycji i zapraszania nowych uczniów do wzięcia udziału niż narzucania tego. Fajnym pomysłem jest też edukacja w zakresie różnych kultur, czyli organizowanie tak jak szkoły organizują dni europejskie, no to można zorganizować taką lekcję czy też takie zajęcia, gdzie jakoś tematycznie opowiadamy o tym, jak to jest w Polsce, a jak to jest w Ukrainie i możemy jakoś to porównać, znaleźć różnice, znaleźć podobieństwa i też w ten sposób się jakoś integrować i pomóc nowym uczniom w lepszym zaadaptowaniu się do warunków. No i mamy też jako językowcy, państwo jako językowcy mają jeszcze dodatkowe medium takie, które myślę jest bardzo istotne w kontekście nowych uczniów na zajęciach, że możemy po prostu wykorzystać język, którego uczniowie się uczą jako element adaptacji, integracji, dający taką możliwość porozumiewania się. Na początku może poprzez zabawę,
poznania się, a później stopniowego wdrażania się w taki normalny rytm pracy szkoły. I takich kilka pomysłów na integrację, na zabawy integracyjne zawarłam też w tym dzisiejszym naszym spotkaniu. Pierwsza zabawa to jest taka zabawa, kim jestem. Myślę, że część z Państwa ją zna i przeprowadzają na zajęciach języka angielskiego czy niemieckiego. Potrzebne nam są kartki, agrafki albo szpilki. Wybieramy w zależności od grupy wiekowej albo postacie z bajek, albo w przypadku starszych uczniów to mogą być aktorzy, to mogą być idole, youtuberzy. Przypinamy im na plecach imiona, nazwiska, nazwy postaci. No i chodzą między sobą i zadają pytania innym osobom, które widzą, co jest na kartce, na plecach danej osoby, próbując zgadnąć, kim kto jest, i zgadują do momentu, kiedy wszyscy już nie odgadli, kto jest kim w ramach grupy pracującej ze sobą, współpracującej. Innym takim integracyjnym działaniem czy też ćwiczeniem jest takie ćwiczenie, które nazywa się "Czy jesteś spostrzegawczy", które polega na tym, że dwóch uczniów wskazanych przez nauczyciela, jeden wybiera sobie w głowie kogoś z grupy, a druga osoba zadaje ogólne pytania takie, na które odpowiadamy tak, nie, żeby odgadnąć, kogo ta osoba wybierająca miała na myśli. Ważne jest tylko to, żeby w tej zabawie nie pojawiły się jakieś niekorzystne obrazy, opisy tego ucznia czy uczennicy. No i tutaj są dwa sposoby jakby na zarządzanie tym ćwiczeniem. Albo umawiamy się na określony czas, typu nie wiem, 5 minut, albo na określoną ilość pytań, kiedy osoba odgadująca powinna odgadnąć, o kogo chodzi. No i potem wybieramy kolejne osoby i w ten sposób też trochę się poznajemy. Jeszcze inny pomysł to taka aktywność, która nazywa się cebula. Ustawiamy uczniów w dwa kręgi, zewnętrzny i wewnętrzny. Dzieci, które, czy nastolatki, które stoją w kręgu wewnętrznym, odwracają się twarzą do swoich kolegów, tak żeby można było, żeby byli w parach. Nauczyciel przygotowuje pytania, na które dzieci mają sobie wzajemnie odpowiedzieć. Czyli nauczyciel jest osobą prowadzącą, zadaje pytanie, uczniowie udzielają sobie odpowiedzi i później wewnętrzny krąg przesuwa się o jedną osobę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak żeby zatoczyć krąg, czyli żeby każdy porozmawiał z każdym. No, repertuar pytań zależy od Państwa, zależy od możliwości językowych uczniów, zależy od tego, co chcieliby Państwo na przykład przy okazji jeszcze poćwiczyć albo jaki sobie Państwo wybrali cel. Natomiast w takiej wersji integracyjnej to fajnie jest, żeby to były takie pytania, dzięki którym ci uczniowie mogą się nawzajem trochę poznać, a też istniejące zespoły klasowe mogą się czegoś ciekawego o sobie dowiedzieć dzięki temu. I jeszcze jeden pomysł to taka linia, znaczy ćwiczenie, które nazywa się linia tak, nie. Na środku sali czy też pomieszczenia, w którym się uczymy, wyznaczamy taką umowną linię, gdzie będziemy się przemieszczać, udzielając odpowiedzi na tak, a gdzie będziemy się przemieszczać, udzielając odpowiedzi na nie. No i uczniowie w zależności od tego, jakie stwierdzenie słyszą od nauczyciela bądź osoby prowadzącej wskazanej przez nauczyciela, przesuwają się albo na tak, albo na nie. I stwierdzenia też mogą być różne w zależności od możliwości językowych danej grupy. Natomiast no tutaj repertuar zależy tylko i wyłącznie od pomysłowości. Te stwierdzenia mogą też przygotować sami uczniowie. Podobnie jak w tym poprzednim ćwiczeniu z cebulą, to też uczniowie mogą wymyślić pytania i później wykorzystać je w tej zabawie integracyjnej. Co jeszcze z takich rzeczy, które być może mogą Państwu pomóc jeszcze? Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego od zeszłego tygodnia w środę między godziną 18 a 19.30 prowadzi takie zajęcia, spotkania dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz osób wspierających uchodźców z Ukrainy pod tytułem "Jak dobrze być z nimi w szkole". Czyli tam też mogą Państwo uzyskać praktyczne wskazówki, można tam po prostu sobie zajrzeć i wymienić się też doświadczeniami, dlatego że zdaję sobie sprawę z tego, że sytuacja w każdej szkole wygląda trochę inaczej. Ilość dzieci z Ukrainy też jest różna, bo słyszałam już i czytałam o takich miejscach, gdzie
są tworzone całe klasy, bo jest tak duża ilość dzieci w podobnym wieku, że da się utworzyć całe klasy ukraińskie, a z kolei w innych szkołach to są pojedyncze osoby czy kilka osób, które dołączają do jednej klasy. I jeszcze jedna ważna rzecz. Na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest taka dodatkowa strona stworzona przez Fundację. Ona się nazywa Kompendium Zasobów na temat pomocy osobom objętym wojną w Ukrainie. I tam co chwilę są dokładane nowe informacje, informacje o nowych webinariach, szkoleniach, są też pliki z dokumentami, z którymi można się zapoznać. Wszystko z myślą o dzieciach, z myślą o dzieciach, które uciekły przed wojną i o różnych sposobach wsparcia i pomocy, jakich możemy im udzielić albo gdzie możemy ich pokierować, żeby takiej pomocy szukali. Także tam sobie też można zaglądać. A ja na zakończenie chciałabym Państwa zostawić z taką myślą, że budowanie poczucia bezpieczeństwa to wsłuchiwanie się w potrzeby innych, czyli żeby pomóc tym dzieciom odnaleźć się w nowym środowisku, w nowej szkole, przede wszystkim trzeba być uważnym na to, czego one potrzebują, albo słuchać tego, co one mówią, albo czasami dać im sygnał, że czekamy na nie, albo jesteśmy blisko i jeśli czegoś będą potrzebowały, to mogą na nas liczyć. I jeszcze jednym ważnym elementem, na który chciałabym Państwa uwrażliwić, jest też to, żeby nie patrzeć i też uczulić na to naszych uczniów, żeby nie patrzeć na dzieci, na młodzież, która dołącza do naszych klas tylko przez pryzmat tego, że oni są uchodźcami. To jest tylko jeden aspekt ich bycia dziećmi i nastolatkami. To są po prostu dzieci i nastolatki, które tak samo jak nasi polscy uczniowie mają podobne potrzeby, no teraz chwilowo przytłumione i przytłoczone przez to, co przeżyły albo przeżywają nadal w związku z tym, że o części swojej rodziny mogą nie wiedzieć, co się z nią dzieje, mogły kogoś już stracić w tej wojnie. Musiały zostawić cały swój świat i uciec przed okrucieństwem tego, co dzieje się na Ukrainie. I myślę, że to jest dobry pomysł, żeby z naszymi uczniami polskimi też o tym porozmawiać, ponieważ myślę, że zarówno nam dorosłym, a tym bardziej dzieciom, z którymi pracujemy i nastolatkom, jest niezwykle trudno wyobrazić sobie, co to znaczy uciekać przed wojną, bo my po prostu nie mamy takiego doświadczenia i zachęcam Państwa do tego, żeby o tym, ja też z dziećmi, z którymi mam kontakt, staram się o tym rozmawiać, żeby one sobie wyobraziły, że wracają dzisiaj do domu i dowiadują się od swoich rodziców, że mają godzinę albo dwie na to, żeby do swojej ulubionej walizki albo plecaka spakować najpotrzebniejsze rzeczy, dlatego że muszą uciekać, a cała reszta ich świata zostaje w tym miejscu, w którym do tej pory funkcjonowali, żyli, bawili się, czuli się bezpiecznie. Jak oni by się wtedy czuli? Żeby spróbować im przybliżyć perspektywę tego, z czym mogą mierzyć albo mierzą się dzieci dołączające do polskich klas. I z tą myślą chciałabym Państwa zostawić, a teraz zapraszam Agnieszkę Chybel, która opowie Państwu trochę o ukraińskim systemie edukacji, ponieważ obserwujemy też dużo pytań z Państwa strony, czy też takich obserwacji, że uczniowie przychodzą na bardzo różnym poziomie, że część z nich w ogóle nie zna języka, a to, że ona tego języka nie chce używać, może wynikać bardziej z blokady psychologicznej niż tego, że oni tego języka nie znają. I myślę, że Agnieszka Państwu opowie o tym, jak ten system edukacji funkcjonuje i trochę przybliży Państwu realia tego, jak dzieci i czego dzieci uczą się w zakresie językowym w szkołach ukraińskich. A potem odpowiemy na pytania, jeżeli jakieś pytania się pojawią. Także ja bardzo dziękuję za spotkanie z Państwem dzisiaj i jestem jeszcze do dyspozycji, gdyby pojawiły się jakieś pytania. Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Agnieszka Chybel. Część z Państwa może mnie pamiętać jeszcze z czasów, kiedy kilka znajomych nazwisk widziałam wśród osób dołączających. Z czasów, kiedy pracowałam tutaj w Polsce, zajmowałam się Krakowem i okolicami. Od prawie 6 lat miałam przyjemność pracować z nauczycielami i naszym partnerem
w Ukrainie, co dało mi możliwość poznania bliżej zarówno realiów ukraińskich, jak i nauczycieli, szkół, uczniów i też ukraińskiego systemu edukacji. I dzisiaj chciałabym króciutko opowiedzieć Państwu o kilku z mojej perspektywy chyba ważnych elementach tego systemu edukacyjnego, które mam nadzieję pomogą Państwu rozumieć, z czym uczniowie przychodzą do Państwa klas w obecnej sytuacji, która nas wszystkich bardzo mocno dotyka. Agnieszko, przerwę Ci na momencik, bo masz tryb roboczy włączony i bardzo małe są slajdy. Przepraszam, jeszcze raz spróbujemy udostępnić w takim razie. Sekunda. Jeszcze raz. A teraz, Kasiu? Nie, nadal jest tryb roboczy. Sekunda. Coś nam... Mój internet dzisiaj musiałam przenieść się w inne miejsce, gdyż mój internet i ewidentnie dzisiaj nie współpracują ze mną, technologia ze mną nie współpracuje. Przepraszam, już włączam raz jeszcze. I może tym razem się uda dobrze to zrobić tak, jak należy. Okej. Teraz? Dziękuję, udało się. Warto wiedzieć odnośnie systemu edukacyjnego w Ukrainie, że mamy w tym momencie taki troszeczkę okres przejściowy. W obecnym systemie edukacja trwa w Ukrainie 11 klas i ten proces edukacyjny podzielony jest na 3 etapy. Pierwsza zasadnicza różnica w stosunku do naszego systemu to to, że taka część szkoły podstawowej, zintegrowana edukacja w Ukrainie trwa 4 lata. Od klasy pierwszej do klasy czwartej mamy do czynienia z edukacją taką, która jest odpowiednikiem naszych klas 1-3. Drugi etap edukacyjny to jest szkoła, młodsza szkoła średnia, tak tłumacząc z ukraińskiego. To jest etap, w którym jest to etap obowiązkowy, zakończony egzaminem. Na tym egzaminie uczniowie wybierają sobie przedmioty, 4 do 5 przedmiotów, w zależności od tego, co chcą robić dalej. I po tym egzaminie, na koniec tego obowiązkowego etapu edukacyjnego, mogą kontynuować naukę w szkole średniej, takiej jak nasze licea ogólnokształcące, lub wybrać jakiś profil zawodowy. I wtedy trafiają do tak zwanych koledży i te koledże to już są, to jest edukacja kierunkowa o profilu zawodowym. No i na koniec przygotowanie do matury, która w Ukrainie nazywa się ZNO. Są to klasy 10 i 11. I tutaj język angielski, to co nas może interesować i Państwa szczególnie, którzy mają w szkole średniej uczniów, którzy dołączają do Państwa klas z systemu ukraińskiego, język angielski jest jednym z bardzo często wybieranych przedmiotów. Jest jednym z przedmiotów, trzecim przedmiotem na egzaminie maturalnym, tym ukraińskim ZNO, który uczeń może sobie wybrać. Powiedziałam o tym, że jesteśmy troszeczkę w momencie przejściowym, jeżeli chodzi o system edukacji w Ukrainie, dlatego że w roku 2018 została zapoczątkowana bardzo duża reforma systemu edukacji. Ówczesne Ministerstwo Edukacji w Ukrainie bardzo przyglądało się systemom edukacyjnym europejskim, między innymi naszemu polskiemu systemowi i powstała idea, którą nazwano nową ukraińską szkołą. Potężna reforma, bardzo
też z dużymi nakładami i finansowymi, i takimi, powiedziałabym, merytorycznymi. I ta reforma od 2018 roku została wprowadzona stopniowo, czyli po jednym roczniku co roku. W tej chwili ona już objęła cały pierwszy etap edukacyjny, doszła we wrześniu tego roku do czwartej klasy i wrzesień ten, który jest przed nami, miejmy nadzieję, że wszystko wróci na normalne tory i uczniowie ukraińscy w swoich szkołach będą w stanie rozpocząć klasę piątą i będzie to pierwszy rocznik tego nowego systemu zreformowanego, który nowa ukraińska szkoła wprowadza. Podstawowa zmiana tutaj jest taka, że w nowym systemie będziemy mieli 12 klas zamiast dotychczasowych 11. Podział na te trzy etapy, o których wspomniałam wcześniej, jest taki jak poprzednio, z tym, że okres ten licealny, przygotowanie do egzaminu z NEO, będzie trwało 3 lata, a nie tak jak do tej pory 2 lata. To, co się wiąże z tą reformą edukacji w Ukrainie, to to, że bardzo unowocześniło się podejście zarówno do metod nauczania, jak i do materiałów edukacyjnych. Bo do tej pory, wcześniej, mieliśmy do czynienia z dość takim skostniałym systemem, jeszcze, jak Państwu łatwo sobie wyobrazić, w oparciu o jakieś stare, jeszcze takie wręcz postsowieckie i metody, i materiały. Natomiast to się bardzo, bardzo zmieniło wraz z nową ukraińską szkołą i rzeczywiście duże nakłady poszły na to, żeby uczyć uczniów zgodnie ze współczesną metodyką, z naciskiem na umiejętności XXI wieku. Bardzo te zmiany były pozytywne dla całego systemu edukacji. No i to, co się również wydarzyło przy okazji reformy, to oddanie sporej decyzyjności w ręce lokalnych władz, czyli ministerstwo ministerstwem, ale mamy tak naprawdę bardzo dużo do powiedzenia mają lokalne władze, które zarządzają regionami. Mamy tam około 40 tych regionów i one, lokalne władze edukacyjne, mogą decydować na przykład o tym, że dokładają jedną godzinę angielskiego w swoich szkołach. Jak wygląda język angielski w tym systemie? No tutaj nie ma wielkich różnic w stosunku do tego, co widzimy w naszych programach nauczania. W klasach 1-4 wszystkie oczywiście założenia programowe są odnośnie języków obcych, są w oparciu o Common European Framework. Klasy 1-4 mają dojść do takiego poziomu A1+. W rozporządzeniach i w podejściu w tym nowym systemie wszyscy mają 2 godziny angielskiego, to jest minimum. Bardzo wiele tych lokalnych samorządów dokłada trzecią godzinę, także w praktyce zwykle są to 3 godziny angielskiego. Klasy, szkoła ta młodsza średnia, czyli to, co kiedyś u nas też dochodziło do poziomu, powiedzmy, gimnazjum, powinna dotrzeć do poziomu A2, takiego początkowego B1. I tutaj mamy do dyspozycji 3 godziny takie wpisane w ustawę w porywach do 4, które często dostają nauczyciele od władz lokalnych. No i klasa 10-11, poziom docelowy, do którego zmierzają uczniowie, to jest B1 plus B2, 3-4 godziny angielskiego w tygodniu i na tym właśnie poziomie jest ukraińska matura, czyli ten egzamin z NEO, o którym mówiłam. Różnica jeszcze teraz obecnego egzaminu, zanim nie dotrze reforma tej nowej ukraińskiej szkoły do najwyższych klas, w stosunku do naszej matury jest taka, że na ten moment nie ma jeszcze egzaminu ustnego. Egzamin ustny w ukraińskim systemie to jest bardzo duży temat, o którym już długo toczą się dyskusje i on występuje w planach nowej ukraińskiej szkoły, ale to mówimy o perspektywie kolejnych 7 lat, o ile dobrze liczę, tak? Czwarta klasa w tej chwili, czyli jeszcze 7 lat, zanim to dotrze do końca systemu.
Dobre wiadomości są takie, że wraz z reformą dotarły do szkół, w większym stopniu dotarły podręczniki takie nowoczesne jak nasze podręczniki Pearsona czy podręczniki innych wydawców międzynarodowych i możemy w tej chwili mówić, że w tych młodszych klasach to jest aż 60% uczniów. Wcześniej były to podręczniki wydawców ukraińskich, dość powiedziałabym delikatnie tradycyjne w podejściu i nie uwzględniające potrzeb uczniów, szczególnie w zakresie nauki komunikatywnej. Podobnie jak w Polsce jest ten system dotacyjny, czyli ministerstwo dostarcza podręczniki. No i tutaj było tak, jak powiedziałam, że wcześniej były to głównie lokalnych wydawców materiały, w tej chwili również międzynarodowe. Ale poza tym też nauczyciele mają możliwość wyboru dowolnych podręczników, na podstawie których realizują program. Czyli to są na przykład nasze podręczniki, to co o czym usłyszeliście na początku Państwo od Marzeny. Pearson jest lubianym wydawcą bardzo w Ukrainie, więc Państwa uczniowie mogą przyjść z informacją, że uczyli się czy z podręczników Focus, czy w klasach tych średniej szkoły, to jest Wider World i Go-Getter na przykład, więc będziecie Państwo mieli na pewno też takie przypadki. Jeżeli chodzi o taką gotowość cyfrową, to zgodnie z tym, co można się sobie wyobrażać, pandemia bardzo pomogła w tym takim przyspieszonym trybie i nauczycielom, i uczniom z Ukrainy przygotować się cyfrowo i muszę powiedzieć, że ukraińscy nauczyciele są niesłychanie aktywni w tym zakresie. No i siłą rzeczy uczniowie też powinni taką wiedzę i umiejętności posiadać. Tu chciałam Państwu, to kilka moich wspomnień z wizyt na Ukrainie. Tu Kijów, Charków. Ta pani, którą tutaj Państwo widzicie, to nauczyciel roku z międzynarodowym konkursie, który Pearson organizuje. Pani, która uczy w małej miejscowości pod Chersoniem, dostała właśnie taką nagrodę na poziomie europejskim i Jeremy Harmer tą nagrodę jej wręczał. Ja mam głęboką nadzieję, że zarówno ci nauczyciele, którzy zostali w Ukrainie, jak i ci, którzy musieli uciekać i będą uczyli też swoich uczniów, czy pomagając Państwu, czy z różnych miejsc na świecie, kiedyś po prostu będą mieli szansę wrócić i będziemy się mieli z nimi tam szansę spotkać. Ministerstwo tymczasem, to też jest istotna informacja dla części z Państwa uczniów, którzy być może przychodząc do Państwa do szkół, również realizują jakieś swoje zajęcia w obrębie ukraińskiego systemu. Ministerstwo bardzo stara się przynajmniej dać choćby jakieś minimalne poczucie normalności swoim uczniom i w miejscach, w których jest to możliwe i jest to do przeprowadzenia ze względów bezpieczeństwa, odbywają się zajęcia online, czyli te szkoły, które nie są bombardowane, w których są nauczyciele i które nie zamieniły się czy w schrony, czy w miejsca przejściowe takie dla uchodźców. I ci nauczyciele są w stanie pracować, oni pracują w systemie online ze swoimi uczniami, czyli uczniowie mogą dołączać do zajęć swoich nauczycieli ze swoich pierwotnych szkół. Z tego, co sprawdzałam dzisiaj, taka sytuacja na ten moment ma miejsce w mniej więcej połowie szkół. Część szkół nie jest w stanie prowadzić takich zajęć w ogóle, część prowadzi w jakimś ograniczonym zakresie. Oprócz tego mamy jeszcze, ministerstwo przygotowało taką specjalną platformę, gdzie jest taka ogólnoukraińska szkoła online. Tam nie ma zajęć z języków, są to tylko zajęcia takie z przedmiotów głównych i każda na każdym poziomie od klasy pierwszej do 11 jest kilka godzin zajęć dziennie, do której uczniowie zewsząd mogą dołączać. Jest też spora baza materiałów takich, które ministerstwo udostępnia swoim uczniom. My ze swojej strony, tak jak powiedziałam, tak jak mówiliśmy wcześniej, jak Marzena wspomniała,
udostępniamy wszystkim nauczycielom, którzy nas o to poproszą, dostępy cyfrowe do podręczników i do zeszytów ćwiczeń, czyli My English Lab lub Online Practice, do tych podręczników, z których oni korzystają. Także to tyle ode mnie, w największym skrócie tych informacji, o których chciałabym się z Państwem podzielić. Jeśli jakieś pytania się pojawiły, to oczywiście spróbuję odpowiedzieć. Dzięki bardzo, Agnieszko. Tak, pojawiło się kilka pytań. Pierwsze pytanie, widzę, że już zostało odpowiedziane. Jedno z pytań wyglądało, jak wygląda nauka języka obcego, drugiego języka obcego, czy jest nauczany drugi język i czy jest obowiązkowy? Oj tak, to jest temat taki, nie jestem pewna, w którym momencie on wchodzi w zakres nauki, natomiast jest w bardzo niewielkim stopniu nauczany i bardzo, z tego co wiem, ci nauczyciele drugiego języka trochę tak są, jakby mają poczucie, że ten drugi język jest po macoszemu traktowany. Dlaczego o tym mówię? Bo mieliśmy taki projekt, żeby podręcznik do języka niemieckiego też nasze pojawiły się na Ukrainie i okazało się, że tutaj niestety nauczyciele mają bardzo niewiele, tutaj niewielkie pole manewru. Są małe nakłady na te drugie lekcje i tam jest chyba godzina tylko w tygodniu, o ile dobrze pamiętam. Więc jest tego bardzo mało. Coś, o czym jeszcze nie powiedziałam, co jest istotne, jeżeli chodzi o te młodsze dzieci, teraz sobie przypomniałam, bo widziałam tutaj gdzieś pytanie o wiek, czy 6, czy 7. Tak. Już mówię. Więc był taki pomysł wraz z nową ukraińską szkołą, żeby były obowiązkowe sześciolatki. Trochę w tamtym czasie ówczesna minister edukacji ukraińskiej była bardzo blisko związana z naszym ministerstwem. To był rok 2016-17 mniej więcej, kiedy ta reforma tak naprawdę powstawała. I był taki pomysł, żeby sześciolatki poszły do szkół, natomiast wycofano się z tego i w tym momencie rodzic ma prawo wyboru, czy posyła dziecko w wieku 6 lat do szkoły, czy posyła w wieku 7 lat do szkoły. I tutaj mamy taką sytuację. Mamy również to, o czym warto wiedzieć. Może się zdarzyć w jakichś pojedynczych przypadkach, że angielski jest dopiero od drugiej klasy wprowadzony, bo tutaj ktoś pytał, czy to jest możliwe, że uczeń w klasie siódmej nie uczył się na Ukrainie angielskiego. No to tak. Musiałby mieć język wiodący, to jest ten promil, powiedzmy, języka niemieckiego jako pierwszego języka, gdzie on rzeczywiście mógł nie mieć angielskiego. To bardzo niewielu uczniów takich mogłoby być. Mamy jeszcze takie pytanie. Mam uczennicę, która obecnie jest w klasie 10, a uczy się języka angielskiego od klasy 5. Czyli nie miała w 1-4. Mogła nie mieć, jeszcze w starym systemie mogła nie mieć. W tym momencie angielski jest obowiązkowym. W nowej ukraińskiej szkole wszystkie dzieci od 1-4 mają, ale ona jest starszym dzieckiem, idącym starym systemem, prawda? Więc jest to niestety możliwe, tak. Czyli dla niej angielski wszedł dopiero od piątej klasy, to prawda. Mhm. Mhm. Tutaj mamy pytanie takie. Dziś dołączył do jednej z moich klas uczeń, który w ogóle nie miał angielskiego. Klasa druga, nie wiem, w której klasie był w szkole ukraińskiej. Mhm. No to jeśli był w pierwszej w ukraińskiej szkole, to powinien był mieć już tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że trzeba by było ewentualnie spróbować dojść do sedna, w sensie, no, jaka to była szkoła, tak? Czy może to było... Bo panie nie wiedzą, czy to jest jakieś miasto, czy to jest raczej prowincja, bo tutaj też mamy niestety duże różnice w takiej ogólnej dostępności edukacyjnej, w sensie miasta, powiedzmy Kijów, czy Odessa, czy Charków, czy wszelkie ośrodki takie miejskie są stosunkowo, stoją na takim, powiedzmy, dobrym poziomie.
Natomiast jest sporo miejsc takich właśnie, nie, ja tutaj oczywiście nie chcę generalizować, ale zdarza się, że z takich mniejszych miejsc, bardziej odległych, Polski jako tak, bardziej odległych miejsc może się zdarzyć, że mieli jakiś ograniczony dostęp do angielskiego. A Mieszka, czy jest taka możliwość na przykład, że dziewczynki, które są w drugiej klasie technikum, uczyły się tylko rosyjskiego i ukraińskiego, czyli rosyjski miały jako język obcy? No to jest, to byłoby bardzo dziwne, powiem Państwu, ponieważ od czasu tak naprawdę już dłuższego, a na pewno od Majdanu, czyli od 2014 roku, powiedziałabym, kwestia podejścia do nauki rosyjskiego i w ogóle jakichkolwiek rosyjskich elementów w edukacyjnych materiałach ukraińskich była bardzo drażliwym tematem. To znaczy właściwie one nie występowały. Wręcz była taka sytuacja, że jeden z wydawców edukacyjnych angielskich miał w swoim podręczniku odnośniki do bodajże Bajkału, czy jakieś zupełnie niegroźne odnośniki do Rosji i one nie zostały przez ministerstwo puszczone do, już po reformie jako materiał, który może występować w podręczniku. Więc to jest bardzo dziwna sytuacja i nietypowa z tym rosyjskim, przyznam, ale rozumiem, że rozmawiamy o starszym uczniu, prawda? Tak, druga klasa technikum. Czyli to musi być jeszcze relikt poprzedniego tego systemu, o którym rozmawiamy. Alfabet łaciński, to jest właśnie to, o czym zapomniałam powiedzieć, a na co chciałam Państwa zwrócić uwagę bardzo mocno. Musimy mieć świadomość, że ta klasa pierwsza dla dzieci ukraińskich to jest przede wszystkim zapoznanie się z alfabetem. Wszelkie materiały do nauki angielskiego dla dzieci w klasie pierwszej ukraińskiej to jest zresztą we wszystkich tych systemach, gdzie jest inny alfabet niż łaciński, to jest w dużej mierze praca z literami, tak jak nasze dzieci polskie się uczą tracing i tak dalej. Każdy praktycznie ukraiński podręcznik ma taki towarzyszący dodatek. Zresztą ja Państwu też mogę później znaleźć, bo na naszych stronach naszego partnera ukraińskiego my mieliśmy takie materiały właśnie wspomagające uczenie alfabetu. Każdy podręcznik do klasy pierwszej w systemie ukraińskim zawsze ma jako towarzyszący element tak zwany alphabet book, czyli po prostu po kolei wszystkie pisanie wszystkich liter i trening taki, typowy trening, tylko i wyłącznie nauka pisania liter, nawet nie poznawania nowych wyrazów, nie, to jest zupełnie inny jakby proces niż to, co my znamy z nauki naszych dzieci, nawet angielskiego, gdzie mamy oczywiście inną wymowę i tak dalej, napisownia, no ale przynajmniej litery są im znane. Tutaj mamy do czynienia z dziećmi, które jeszcze tych liter nawet nie rozpoznają. Te litery są dla nich nowe. Znaczy, ja myślę, że możemy się tu odwołać do doświadczenia, o którym pisze pani Małgorzata Kowalska. Dokładnie. Że te osoby, tak, które się doświadczyły nauki języka rosyjskiego w polskiej szkole, w czasach, kiedy rosyjski był językiem obcym, którego się uczyliśmy, też zaczynaliśmy od alfabetu, żeby nauczyć się cyrylicy, w związku z czym jest to taki naturalny proces, tak, że trzeba najpierw poznać literki, żeby móc się czegokolwiek uczyć w języku, w którym alfabet wygląda inaczej. I jeszcze nie chciałabym tutaj nadmienić, że proszę pamiętać, że my się rosyjskiego zaczynaliśmy uczyć chyba w czwartej czy w piątej klasie, piątej. Nie w pierwszej, w piątej, tak, prawda? W piątej klasie, tak. Ja sobie też myślę, że, bo Państwo tutaj przytaczają bardzo indywidualne przypadki, to będzie podobnie tak jak w tym kontekście, o którym ja mówiłam, że na pewno nie będzie tak, że możemy mieć jakiś jeden schemat, którym możemy się tutaj posługiwać, dlatego że tak jak mówi Agnieszka, inaczej wygląda edukacja w dużych ośrodkach, w prężnych szkołach, które jakoś inwestują w edukację, chcą się rozwijać, chcą być zgodne z trendami tego, co się dzieje w ogóle w edukacji. I myślę, że to jest charakterystyczne dla każdego kraju, że są też takie miejsca, gdzie po prostu ta edukacja jeszcze gdzieś jest do tyłu, tak, że nie wszystko dzieje się zgodnie z tym, jak się dziać powinno. I dlatego pewnie ci uczniowie, którzy będą do Państwa dołączali, będą
tak naprawdę różni, trzeba będzie ich poznać, trzeba się będzie dowiedzieć, jakie oni mają potrzeby, co oni potrafią, na ile są gotowi na to, żeby pracować i zastanawiać się tak, myślę, bardziej indywidualnie nad tym, jak ich wdrażać. I też myślę sobie, że warto wziąć pod uwagę taką perspektywę, że każda z rodzin, która do nas przyjeżdża, może mieć inny plan na to, co będzie się działo za chwilę, czy oni zostają w Polsce, czyli chcą inwestować w uczenie się polskiego, we wdrażanie się w system polskiej edukacji, bo mają taki plan, czy to jest czas takiego szukania na chwilę miejsca, gdzie jest bezpiecznie, bez planu jeszcze na to, co będzie dalej, w którą stronę pójdziemy jako rodzina, jako rodzice, dzieci, opiekunowie, czy na zachód, czy będziemy próbowali wracać. Myślę, że duża część tych osób żyje nadzieją, tak jak powiedziała Agnieszka, że w którymś momencie będzie można wrócić i zacząć odbudowywać ten świat, który trzeba było za sobą zostawić, więc to też może wpływać na to, na ile te dzieci i młodzież będą miały gotowość do tego, żeby się wdrażać w to, co proponuje nasz system edukacji. Dokładnie i tutaj jest też ważna informacja. Ja jestem w kontakcie też z wieloma osobami znajomymi z Ukrainy i nauczycielami i rodzicami dzieci i tutaj jest przeróżne podejście, tak jak Kasia powiedziała. Są rzeczywiście osoby, które po prostu traktują tą sytuację na przeczekanie, bo mają naprawdę, wierzą głęboko, że za, nie wiem, miesiąc, dwa będą w stanie wrócić i zacząć odbudowywać to wszystko, co będzie do odbudowania i wracać do jakby do siebie. I też wydaje mi się, że to może wpływać na jakość jakby i chęć też ich wejścia w ten proces edukacyjny, prawda? Bo niestety no, oni też nie mają pewności, co dalej. Nie wszyscy zdecydowali, że oni tutaj będą chcieli zostać na dłużej, na stałe i trudno im będzie tak naprawdę, też te dzieci są trochę w rozkroku, tutaj mają państwa w klasie, w języku, którego no, nie do końca rozumieją, prawda? Z drugiej strony mogą potem mieć w domu jeszcze od rodziców sugestie, żeby jednak łączyć się z tymi zajęciami online, które są prowadzone dla nich przez ich nauczycieli w Ukrainie, czy te materiały, więc oni troszeczkę też są, myślę, w trudnej sytuacji jako odbiorcy tych naszych oddziaływań edukacyjnych, sami uczniowie. Tak. Myślę, że dokładnie tak jest i tutaj chciałabym się też odnieść do komentarza, który jedna z pań wrzuciła w czat, że w liceum mamy oddział przygotowawczy przed pierwszą klasą, gdzie w grupie jest około 40% osób, które nie są w stanie posługiwać się językiem angielskim. Chciałabym uwrażliwić Państwa na to, że to może być tak, że to nie jest tak, że oni się nie są w stanie posługiwać językiem angielskim, tylko oni są w takim poziomie stresu związanego z przeżyciami, których doświadczyli, że nie są w stanie napisać testu, bo po prostu nie mają na to możliwości poznawczych w tym momencie. I żeby Państwu to przybliżyć, nie wiem, czy Państwo mają doświadczenie straty, przeżywania żałoby. Proszę sobie wyobrazić, że stracili Państwo kogoś bliskiego i kilka dni później muszą Państwo zdawać egzamin na prawo jazdy na przykład. No to jest rzecz, która jest w zasadzie niewykonalna, bo my nie mamy możliwości psychicznych na to, żeby sobie z taką sytuacją poradzić, bo przeżywamy coś, co jest tak silne, że nie jesteśmy się w stanie skupić na wykonywaniu jakichś działań, rozwiązywaniu zadań, mamy z tym po prostu kłopot. I być może te testy diagnozujące, które wypadły fatalnie, za miesiąc wypadną znacznie lepiej, bo dzieci będą już na innym etapie adaptacji do nowej sytuacji. Poczują się bezpieczniej, będą miały więcej przestrzeni w głowie na to, żeby sobie przypomnieć rzeczy, które być może wiedzą, ale w tej chwili ich po prostu nie pamiętają, nie mają do nich dostępu. Jednym z objawów stresu pourazowego jest to, że mamy amnezję, że nie pamiętamy części rzeczy, że nie mamy dostępu do wspomnień i nie mamy dostępu do wiedzy. Pani Irena nam proponuje, żebyśmy wysłali to wszystko do ministerstwa z największą przyjemnością, gdyby tylko była szansa, że ktoś nas wysłucha. Dokładnie tak jest. A bo ja tylko jeszcze na zakończenie chciałam Państwu powiedzieć, że ja przez ostatni, powiedzmy, tydzień jestem w stałym kontakcie z przeróżnymi nauczycielami zewsząd, którzy są tam na miejscu, są rozsiani gdzieś na emigracji, wyjechali i oni mają ogromną wolę jakiegoś takiego pomagania tym swoim uczniom, którzy są zostali, zajęcia im głowy i tak dalej. Natomiast sami też, bo miałam kilka takich wymian i korespondencji różnych,
widzą, że też to jest taki moment, że niektóre dzieci tego potrzebują i im to pomoże, a dla niektórych to jest po prostu za dużo. Tak samo powiedzieli, tak samo widzę też po tych wymianach właśnie z tymi poszczególnymi nauczycielami, że oni jakby chwytają się takich różnych ułatwień, na przykład proszę o dostęp do cyfrowych podręczników, ja tutaj zrobię lekcje dla moich dzieci i tak dalej, ale piszą równocześnie nie wiem ilu z nich dołączy, nie wiem ile z tych dzieci będzie w stanie odpalić po prostu te materiały i z nich korzystać. Są uczciwi jakby w tej komunikacji i to jest zrozumiałe w tym momencie i nic, my możemy pomagać najlepiej jak potrafimy. Tak samo myślę, Państwo jesteście w podobnej sytuacji.